Wzięłam krzesło, żeby nie usiąść z wrażenia po występie kolegi, bo zaczęłam zastanawiać się na poważnie, czy to moja otwartość na państwa, czy może toksoplazmoza spowodowała, że jestem tutaj w tym miejscu. Zastanawiacie się pewnie, co robię, tak, w tym stroju tutaj przed państwem. Nie, nie będę skakać, bo scena jest niepewna, może się zawalić pode mną. Krzesła też nie połamie, deski też nie, chociaż kusi. Chciałam porozmawiać z wami o sztukach walki. No właśnie, nasz obraz sztuk walki czerpiemy głównie z mediów i z filmów. Napakowani faceci, mistrzowie typu filozof i zawsze jest prawy śmiałek, który próbuje, żeby prawda zwyciężyła, a nie kłamstwo lub jakaś zła dusza. Ta prawda telewizyjna jednak różni się zupełnie od tego, czym w rzeczywistości są sztuki walki. Bo proszę państwa, chociażby chińskie sztuki walki łączą w sobie 4000 lat tradycji, która zawarta jest w historii, w kulturze, w filozofii, w religii. I tak naprawdę na wysoki poziom sztuki walki zostały wprowadzone całkiem przez przypadek. Myślę, że 2000 lat temu, gdybyśmy porównali chińskie sztuki walki do systemów bojowych, które występowały w antycznej Grecji, było to mniej więcej to samo. Wszyscy mamy dwie ręce, dwie nogi. Mniej więcej uderzając w nos cierpimy tak samo. Wystarczy zobaczyć wazy z Knossos, zobaczycie takich chłopców, którzy mają zawiązane rzemienie na dłoniach i na rękach i ćwiczą coś, co może przypominać współczesny kickboxing. Ale pierwsze klasztory buddyjskie, które powstawały w starożytnych Chinach, okazało się, że mężczyźni tam zamknięci i odosobnieni zaczęli tyć. Więc pierwsze, co im wprowadzono, to gimnastykę ruchową. Po drugie, chodząc za jałmużną, zbierając datki, okazało się, że są łatwym łupem dla różnych zbójów. No, dla buddystów to tak, który omija robaczka, to tak był problem, żeby jakąś sztukę walki mogli ćwiczyć. W końcu pierwszą techniką, jaką zaczęli się uczyć, był długi kij. Tak, żeby za bardzo nikomu krzywdy nie zrobić. I w tym momencie stało się coś dziwnego. Bo zazwyczaj było tak, że dany system bojowy czy sztuka walki znikała wraz z życiem danego wojownika. Nie przekazywał tego dalej, albo ginął wręcz na polu walki. Więc mamy w antycznych Chinach historię wielkich generałów. Koniec. Ale od kiedy sztukami walki zaczęli się buddyjscy mnisi, zaczęli w sposób analityczny podchodzić do tych systemów. Zaczęli rozważać to w kontekście obserwacji przyrody, ale również w kontekście chociażby medycyny i anatomii. Wychodzono z założenia, że to, co można łatwo zepsuć, trzeba też również naprawić. I tak właśnie te style rozpowszechniły się w Europie dzięki mediom. A jak było ze mną? Każdy mistrz ma początek. To nieprawda, że ja tutaj do państwa ja się tak nie urodziłam. Wcale tak nie wyglądałam od kołyski. Przypadek. Chorowałam, teraz nie wiem z jakiego powodu. Byłam popychadłem klasowym. A całkiem przez przypadek brat mojej mamy, który studiował wówczas na WF-ie, a był ratownikiem wodnym, do jego grupy chodził ówczesny mistrz jednego ze styli, który znowuż nie umiał pływać, a chciał zaliczyć na WF-ie tą dyscyplinę. Pływał mniej więcej tak jak kamień, czyli po dnie. Nastąpiła transakcja wymienna. Tu proszę, szanowna pani nastolatka, weźmiesz na swoje zajęcia, ja ciebie nauczę pływać. Ja oczywiście bardzo się ucieszyłam, to był trudny moment emocjonalnie także dla mnie, bo przeżywałam rozwód moich rodziców. I okazało się, że sztuki walki zaczęły porządkować mi pewne sprawy związane z moim życiem. Po pierwsze, zyskałam szacunek wśród panów. Po drugie, idąc do tablicy, okazywało się, że miałam większą odwagę w sobie, bo już nie słyszałam tego za sobą, tylko popatrzyłam na chłopaków, patrzyłam na dziewczyny, szłam twardo do odpowiedzi. Przestałam się bać wystąpień publicznych. Druga rzecz, no moja mama jako argument, gdy miałam zły stopnie, mówiła: wiesz, jeżeli nie dostaniesz teraz czwórki albo piątki, to nie pójdziesz na trening. Mili państwo, no część jest młoda publiczność, pewnie pamiętacie
w lata 80. telewizja, nie było tam zbyt wiele do oglądania, komputerów też nie było, więc powiedzenie hello dziecko, ale nie będziesz oglądało telewizji, ale kara, nie pójdziesz na trening, no jednak. Jednak to było coś, co mnie bardzo mobilizowało. Urosłam i absolutnie nie myślałam, że tym kiedykolwiek będę się zajmować. Moje myślenie o sztukach walki było powiązaniem wspomnień z dzieciństwa, marzeniami o Bruce Lee, aż do momentu, gdy w 2005 roku trafiłam na seminarium, które prowadził chiński mistrz z Hongkongu, Sijo Leuting. Byłam wówczas początkującą dziennikarką i pracowałam dla jednego z pisy. Robiłam sobie taki ranking sztuk walki, które style co mają, które są najbardziej praktyczne. Nie będę Państwu wymieniać magazynu, zresztą myślę, że mi nie wolno. Musiałam zadawać dosyć mądre pytania, ponieważ chiński mistrz popatrzył tak na mnie pod koniec rozmowy, zaprosił mnie do siebie do hotelu i to był chyba mój najdłuższy wywiad w życiu z autentycznym mistrzem, który mogłam przeprowadzić. Rozłożył przede mną mnóstwo kartek, już teraz wiem od poprzedniego mojego rozmówcy, że pewnie chciał zrobić na mnie wrażenie. Ale pokazał mi pewne rzeczy, które wiązały się z krokami, z filozofią, z myśleniem o sztukach walki, które rzuciły na sztuki walki u mnie zupełnie inne myślenie. No i oczywiście, no, mili Państwo, no, kto by się nie zapisał po takim wywiadzie? Zaczęłam ćwiczyć. Ćwicząc sztuki walki zauważyłam pewne zmiany w sobie. Chińczycy, jak mają problem, żeby o czymś abstrakcyjnym powiedzieć, odnoszą się do żywiołów. Ja użyję takiego powiedzenia, przysłowia. Gdy jest przypływ, wszystkie statki podnoszą się do góry. My w sztukach walki oczywiście nie chcemy być statkami. My chcemy być przypływem. My chcemy być wodą. To my chcemy wpływać na publiczność i na otoczenie. Wiele osób tego może nie rozumiało w 70-tych latach, bo Bruce Lee, przyjeżdżając do Stanów Zjednoczonych, powiedział: bądź jak woda. Czy on miał na myśli substancję, która jest taka nieuchwytna, że jak wlewasz do kubka, to staje się kubkiem, jest miękka, można włożyć palec? Czy woda jest czymś, co łatwo jest zniszczyć? Nie, woda jest plastyczna, ale woda wpływa na procesy życiowe, wpływa na statki. Zajęcia zaczęłam prowadzić też przez przypadek. Musiałam być dobra w tym, co robiłam, ponieważ jeden z naszych instruktorów, węgierski mistrz, powiedział do mnie po jednym z treningu, powiedział: Ania, ty musisz otworzyć swój klub. No jak każą. To tak jak z tym chodzeniem. Kazali się nie ruszać, to stoję. Otworzyłam, ale na samym początku rozważałam, dla kogo otworzyć ten klub? No, z dziećmi. Lubię dzieci, bardzo lubię dzieci, ale dla mnie są takie trochę nieskoordynowane. Mam wrażenie, że ja mówię jedno, one robią drugie. Pomyślałam, mężczyźni, super. Faceci byli w porządku w klubie, jak im mówiłam, że mają coś zrobić, wszyscy robili. Otworzyłam klub kobiecy. Namówiła mnie do tego koleżanka. Powiedziała: słuchaj, ćwiczysz styl, który ma kobiecy ma kobiece korzenie. No bo tak, bo jedną z współzałożycielek rzeczywiście była chińska mniszka. Po drugie, ona przekazała swoją wiedzę swojej uczennicy, również kobiecie. No więc te kobiece korzenie były. Ale we mnie samej okazało się, że też są pewne stereotypy myślenia o kobietach. Ale stwierdziłam, faktycznie, sprawdzałam parę razy w internecie, nie ma kobiecego klubu. Nie ma tylko kobiecego klubu. Będę pierwsza. No i się zaczęło. Przez pierwszy rok żałowałam. Ale nie żałowałam dlatego, że miałam, nie wiem, złe zdanie o kobietach, że się rozczarowałam. Nie, to ja się musiałam zmienić. Po pierwsze zauważyłam, że kobiety przychodzą na zajęcia z zupełnie innego powodu niż mężczyźni. Mężczyzna chce odreagować. Mężczyzna chce wyrzucić z siebie trochę adrenaliny. No, a kobieta najczęściej chce się wzmocnić. Ale to wzmocnienie nie nastąpi w momencie, kiedy każesz jej wykonywać mocne ruchy, poobijasz, dostanie parę śniaków, od razu na początku się zniechęci.
I zaczęłam z kobietami pracować, zaczęłam je obserwować. Pogodziłam w sobie tą myśl, że nie jestem tylko praktykiem, ale muszę również być po trosze psychologiem. I zauważyłam, że dzieją się z dziewczynami różne rzeczy. Jedna z moich uczennic, która była ofiarą przemocy domowej, wyszło to przez przypadek. Pokazywałam prostą aplikację. Ktoś cię łapie za fraki albo za szyję i próbuje dusić. I gdy stała z pół koleżanką ćwiczącą, rozpłakała się. Pomyślałam, o kurczę, coś jest nie halo. Wyprowadziłam ją do łazienki, zaczęłam z nią rozmawiać. Rozpłakałam się, uwiesiłam się na szyi, opowiedziała mi całą historię swojego życia o swoim mężu, który od ponad 7 lat ją maltretuje w domu. Powiedziałam jej, słuchaj, będę nad tobą pracować. I rzeczywiście ta dziewczyna chodziła do mnie dosyć regularnie. I pod koniec, gdy zmieniła swoją pracę zawodową i przenosiła się do innego miasta, powiedziała mi, że dzięki mnie podjęła bardzo ważne rzeczy w swoim życiu. Po pierwsze, wydarzyło się coś, co przerwało przemoc, która miała miejsce w domu. Otóż pewnego dnia mężczyzna, jej mężczyzna, na dzień dobry, zareagował tak jak zawsze. Nie ma zupy, nie ma czegoś. Próbował ją tam potrząsnąć. I ona zrobiła prosty ruch obronny i wepchnęła mężczyznę do szafy. Oczywiście była agresja słowna. Ty taka owaka, jesteś głupia, w ogóle to kung fu to ci tam w głowie poprzewracało. Ale 7 lat terapii, 7 lat dzwonienia na niebieską linię, okazało się, że w tym momencie przyniosło skutek. Bo co z tego, że ona chodziła na terapię, kiedy on nie chciał? Co z tego, że ona próbowała coś zrobić ze swoim życiem, kiedy on miał osobowość po prostu psychopatyczną? Nie działało na niego werbalne przemawianie czy mówienie, przemawianie, że bądź kochany, bądź dobry, bądź czuły, bądź wrażliwy. Obserwowałam też inne uczennice. Okazało się, że jedna z moich uczennic nagle wzrosło wokół niej, ja to nazywam balon asertywności. Zawsze była zahukanym młodym lekarzem, który jak starsi lekarze docinali, nie umiała się w sposób medyczny oczywiście odszczeknąć. Efekt był taki, że dosyć szybko została PO ordynatora. Te przykłady oczywiście mogłabym mnożyć, ale to nie o to w tym momencie chodzi. Chodzi głównie o to, żebyśmy zrozumiały, że nasze ciało, nasze serce i nasz umysł jest bardzo ze sobą powiązany. Ja w procesie treningowym mówię, że to jest taki trójkąt zwrotny między ciałem, sercem a umysłem. I chińskie przysłowie mówi w ten sposób, jeżeli twoje techniki idą tylko z ręki, tylko z ciała, to twoje techniki szybko spłoną. Jeżeli tylko z serca, to skończysz na marzeniach. Jeżeli tylko z głowy, to zostaniesz filozofem. Więc jest czasem tak, że to umysł przemawia do nas, może warto, żebyś spróbowała czegoś się nauczyć. Ale to serce jest takim motorem pociągowym. Bo w pewnym momencie na treningu ciało mówi stop, serce, umysł mówi, że ale po co? Daj spokój, męczysz się, weź, jeszcze coś ci się stanie, a serce mówi nie, ćwicz więcej. Więc jest to taki mechanizm zwrotny i okazuje się, że w pewnych momentach naszego życia to nie tylko umysł ma wpływ na otoczenie, ale nasze ciało. Myślę, panie, o, ma takie paski, tak wygląda, pewnie w życiu jej się nigdy nic nie zdarzyło. Macie rację. Dlaczego? Nie wiem. Mój dawny mistrz mówił, Ania, jeżeli idziesz przez grupę chłopaków, którzy widzą, że chcą ci spuścić łomot, masz się zachowywać tak, jakbyś miała na plecach miecz. Coś w tym jest. Ja czasami wracam w ten sposób z treningu do domu i mieszkam w całkiem sympatycznej dzielnicy, ale jednak dosyć usportowionej. Panowie w dresach, wszyscy mówią mi dzień dobry. Nie wiem dlaczego. W
pracy usłyszałam, bo ty jesteś taka konkretna. No tak, no jestem konkretna. Czemu nie? Więc sztuki walki mają wiele walorów, myślę, które są ukryte. W filmach bardzo często obserwujemy tylko to, co jest wierzchołkiem góry lodowej. Na koniec chciałabym Państwu powiedzieć taką sentencję, którą bardzo często mówię swoim uczennicom. Ja mam swoją teorię na ten temat, że jesteśmy wciąż drapieżnikami. Inteligentnymi, ale drapieżnikami. I jak tygrys zbliża się do źródełka, to poluje zawsze na jakąś starszą sztukę w stadzie albo na takiego biegnącego sobie gdzieś brzegiem jelonka. Wybiera osoby słabsze i osoby, które zachowują się w jakiś sposób nieostrożny. I złodziej czy przestępca na ulicy reaguje tak samo. Jak widzi starszą panią wracającą z torebką z kościoła albo z banku, to będzie szedł za nią i wypatrzy ten moment, kiedy będzie sama. Jak idzie dziewczyna ulicą wieczorem z dyskoteki albo z pracy do domu i jeszcze włoży sobie MP3 do uszu, czyli wyłącza sobie zupełnie jeden ze zmysłów, to też jest łatwym łupem. Natomiast w momencie, kiedy ćwiczysz, coś zmienia się w twoim ciele i przestępca jest zawsze bacznym obserwatorem. Jeżeli widzi twoje pewne ruchy, to może nie urastasz do rangi drapieżnika, ale stajesz się przynajmniej samicą albo samcem alfa. A na takowego tygrys się nie rzuca. I gdy na zajęciach przychodzą osoby początkujące, dziewczyny, zaczynają mi mówić, no tak, ale pani zawsze chodziła w takim stroju, to nie dla mnie, nie, nie, za trudne, nie, nie. Ja mówię, nie mów nie. To jest pierwszy zły komunikat, bo sobie kodujesz w głowie, odcinasz. A skąd wiesz, czy nie? I zawsze mówię taką rzecz, że zobacz, znów mówię o wodzie. Jedna kropla nic nie zrobi, ale wiele kropel drąży skałę. Tak samo jeden krok może nic nie znaczyć, ale kilka kroków może również Państwa doprowadzić do mistrzostwa. Dziękuję.